Hej. Witam Was dzisiaj z kolejnego rynku, z kolejnego miasta. Tak ostatnio lubię miasta i stare rynki. I dzisiaj jestem na rynku w Toruniu. Zawsze latem lubiłam wylegiwać się na plaży i mocno opalać, a w tym roku jakoś nie zależy mi na opaleniśnie. Wolę zwiedzać. Podobają mi się wszystkie stare rynki. Stare miasta, stare rynki, stare kamienice, takie klimatyczne, charakterystyczne uliczki. Zaraz znajdę jakieś toruńskie pierniczki. O właśnie, musimy kupić jakieś toruńskie pierniczki. Toruń zawsze kojarzył mi się z piernikami przede wszystkim. No i z Kopernikiem. No i koniecznie jakąś cukiernię z pierniczkami. Muszę znaleźć. Tutaj jest właśnie ten ludek pierny i jest jeszcze drugi piernik, to są na Dobre, takie korzenne. Pierniczki kupiliśmy. Bardzo dobre. Takie korzenne, ostre. Tu kolejny sklep z pierniczkami. Takie kolorowe. Nasze są bardziej tradycyjne. Ale dobre. Szukamy takiej baszty widokowej. To pokażę Wam, jak wygląda pięknie ten rynek toruński z góry. Każdy taki stary rynek ma coś w sobie takiego specyficznego. Byłam na rynku w Toruniu jakieś parę lat temu, ale jakoś wtedy nie zrobił na mnie takiego wrażenia. Dzisiaj wygląda lepiej. Może dlatego, że pogoda ładniejsza. Wtedy też chcieliśmy wejść na tą wieżę, ale padał deszcz. O, tu. Jak ładnie Wisła widać. Jak tu chłodno. Trzeba mieć kondycję. Ile ta wieża ma metrów? Nie sprawdziliśmy. Ale Wisłę widać ładnie. Super. Po tej stronie ładniej, bo tam blokowiska. No, obejdziemy dookoła. O, tu ładnie. I takie charakterystyczne czerwone dachy. A to co? Dorożki? Znaczy takie taksówki. Fajnie, fajnie. Bardzo ładnie. No takie typowe. Stare miasto. To co, idziemy coś zjeść? O, tam jakaś knajpka oświetlona. No właśnie, zauważyłam. Ale tu pewnie się nie znajdzie nic lepszego. To tak jak na rynku w Krakowie. Obyśmy nie skończyli w McDonaldzie. Zwłaszcza nocą te stare rynki wyglądają pięknie. Bar Mleczny z 1950 roku. No patrz, jeszcze otwarty. Że się uchował. Pierniki. I nawet piwo piernikowe. Nie, wolę wino. Sznyt na winklu. Co coś kawiarnia. A tu już jesteśmy nad Wisłą. No, widoczek ciekawy. A tutaj jest taka barka z restauracją. Rejsy po Wiśle. 40-minutowe. No to może być ciekawy rejs. Stąd też ładnie widać. To idziemy tam do restauracji, coś zjemy. Tu raczej też nie zjemy. Tutaj to raczej będą takie pijalnie.
fajne, no. I wracamy do rynku. My zawsze tak mamy, że jedziemy do jakiegoś miasta staropolskiego i w tym mieście na rynku szukamy tajskiej restauracji. Chyba raczej niemożliwe. Zawsze się nachodzimy, a potem w McDonaldzie kończymy. Indyjskie to raczej na wynos. Super! Huśtawka jest super. Może coś poleci nam pani? My lubimy mięso. Po ciężkich poszukiwaniach jakiejś dobrej restauracji trafiliśmy do indyjskiej restauracji w Toruniu. No i muszę wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Jedzenie jest super. To jest jakiś sos typowy indyjski z kurczakiem, ostry. A do tego zamiast ryżu wzięłam taki placek. Ten placek kojarzy mi się z takim plackiem. Kiedyś moja babcia na takiej kuchni węglowej piekła, jak miała takie ciasto na makaron. To właśnie smakuje bardzo podobnie, ale to jest super, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Poza tym zobaczcie, jak jest ładnie podane. Ciągle ciepłe, podgrzane. Typowe indyjskie, takie orientalne, bardzo dobre. Czuję się jak w Indiach. Bardzo tutaj jest tak rustykalnie, orientalnie. Mebelki takie typowo indyjskie. No to odkryliśmy knajpkę. A z zewnątrz wygląda tak niepozornie. Gdybyście byli w Toruniu, to polecamy tą restaurację indyjską. Bo za dwa dania z drinkiem zapłaciliśmy niecałe 100 zł, a jedzenie było naprawdę pierwszorzędne. No i chyba najładniej wyglądają takie uliczki. Tu nawet apteki uchowały się, jeszcze takie stare, nie jakieś sieciowe. Miałam poszukać domu Kopernika. Zapomniałam, teraz już chyba nie znajdę. W każdym bądź razie już planetarium odwiedzać nie będziemy. Film o planetarium podlinkuję. W ogóle ten rynek jest zadbany bardzo. Wszystkie te kamienice są odnowione. O, ulica Kopernika, czyli pewnie tu gdzieś będzie ta kamienica Kopernika. No to tak jak myśleliśmy, to któraś z tych. Takie stare drewniane wrota. Chociaż kamienica odrestaurowana cała. Oj, tutaj są takie piękne wrota. Jak to się mówi? Nie wrota, okiennice. Super. Wracamy nad Wisłę. Te same barki, tylko oświetlone. No i co? I wracamy z Torunia, jak przystało, na powrót z Torunia z pierniczkami. Potem zrobię zdjęcie i pokażę wam tego piernikowego aniołka. Pierniki są naprawdę super, takie ostre, korzenne. Imbirowo, cynamonowe, pieczone na jakimś miodzie. Specjalnym miodzie.
No. To co, wracamy. Praktycznie każde wejście na rynek zaczyna się wejściem przez bramę. Mniejszą, większą, ale przez bramę. Oj, następnym razem to chyba hulajnogi weźmiemy. No i chyba najsłynniejsza restauracja na rynku w Toruniu, Chleb i Wino. Z takim typowo staropolskim jadłem. Typowo polskim. No dobra, i Straż Miejska się nami zainteresowała. I co? O, jaki piesek! No i pierogarnie. Pierogarnie są wszędzie. Gdzie byśmy nie pojechali, to pierogarnie są w każdym rynku, w każdym mieście w Polsce. O, coś ładnego. Opuszczamy Toruń z piernikami, jak już wcześniej wam pokazywałam. Pierniki trzeba kupić w Toruniu, będąc obowiązkowo. Od nas Sulejowa nie jest wcale tak daleko. To jest jakieś 3 godziny takiej spokojnej jazdy. A można tutaj spędzić bardzo fajny, przyjemny dzień. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Pa!